Cześć, tu Madzia, witajcie w kolejnym odcinku z gry The Sims 3. Nasza rodzina Iwanow sobie jeszcze odpoczywa, dzisiaj poniedziałek, więc wiadomo, Gordon do szkoły, może miałam mówić Iwan, Dimit do pracy, a Anna zapewne zajmie się domem. Przewiduję w tym odcinku urodziny Gordona, a w kolejnym jego całkowitą przemianę na buntownika. Tak, to co, na co czekacie. Niestety, słuchajcie, w dalszym ciągu nie udało mi się... Tak, ty do pracy. Nie udało mi się, słuchajcie, dalej przesłać ten domek. Ktoś mi po prostu stwierdził, że muszę próbować aż do skutku. No nie wiem, zobaczymy, czy rzeczywiście... Od razu mówię, że bo Gordon, jak stanie się młodym dorosłym, wyprowadza się z tego miasta i w ogóle, będzie ankieta na Facebooku, do którego miasta ma się przeprowadzić i będą to tylko i wyłącznie miasta pochodzące z Simsów, z dodatków, żadne ze Stora, żadne jakieś randomowe inne miasta, tylko takie jakby... podstawowe, bo ja nie chcę mieć znowu właśnie takiej sytuacji, że jest problem z przesłaniem domku, a ja w sumie nie wysyłam domków simsowych na nic innego poza simpage'em. To taki jest poniekąd mój szacunek dla simsów, tak więc nie chciałabym, żeby taka sytuacja się powtórzyła ponownie. Anna, czy ty jesteś głodna? Jesteś, dziewczyno, głodna. Weź sobie zjedz naleśniki. Tak. I co mnie ostatnio bardzo ucieszyło, pozdrawiam wszystkie 12 tysięcy fanów Simsów, których mam już na Simpage'u. Naprawdę liczba przeogromna. Ale to miło, że aż tylu ludzi gra w Simsy, bo z tego co się orientuję, przedział wiekowy osób, które grają w Simsy jest naprawdę rozległy. Znam osoby po 30, które również grają w Simsy, więc... No, ta gra ma w sobie coś po prostu. Dobra, ty jesz, ty polas do pracy. Nie wiem, jakiego przyjęcia. Ty spotkania mi prowadzić. Nie pyskować, tylko prowadzić spotkania. Gordon, dobra, ty możesz mieć być rozkojarzony, no bo ty jesteś taki, no, to będziesz taki buntownik. Gdzieś ty polas? Tu jest lodówka, no właśnie. Chłopcze. Ty tutaj malować sobie będziesz, czego jest syf. No, kto widział tyle garów? Posprzątać raz. No. W sumie w ogóle to już nie mogę się doczekać, kiedy... O, poczta przyszła. Kiedy nastąpi moment, kiedy Gordon się wyprowadzi do nowego miasta, tak w sumie od początku wszystko będzie zaczynał. Może to być dość fajne. No, sia. I weź, poznaj nowych przyjaciół. Już, do tableta. Pierwsze co? Kobiety, ciebie na rachunki nie stać. Okej. Okay. Dobra, to idziesz malować w takim razie. Zarób na rachunki. Ewentualnie ten... Dimitris zarobi. Jezu, czy ty musisz wiecznie się bawić magią? Tak, i mówiliście, żebym wzięła to takie nowoczesne miasto. Utopię, bo dystopia to ponoć wszyscy śmierdzą. Dobra, to odmienimy. Zobaczymy, co tam będzie. Chyba, że teraz pomyliłam. Kto popsuł wannę? No co za idiota! Dlaczego ty już roboty kończysz? Dopiero poszedłeś do tej pracy! Nie, ty zostajesz, ty nie będziesz mi tu wracał do domu i gitarę zawracał. Nie, pieniędzy nie zbieramy. Prowadź spotkanie. Prowadź, spadaj. Nie ma żadnego wracania do domu. Cztery, poprowadzisz, to będziesz mógł wrócić. Dobrze, ty tu maluj. Co ty dzisiaj malujesz? Znowu stworka ze spora? Tak śmieliście się, że ona ten spora maluje. O, ładnie zarobiłeś. Zaraz, może stać już nas na rachunki. Stać! O! Ty idź zapłać od razu. Teraz odmień tą przyszłość. Wow! Jest pełne koloru! Wow. Na weekend się bierze. Gordon, właśnie, skarby, czy ty coś poznałeś kogoś? Nie, ty nie będziesz miał pisania. Może wszystko byś chciał sobie udoskonalić? Ja wiem, że ty jesteś ambitne dziecko. Wiesz, teraz się zastanawiałem, czy skoro mam cechę zdyscyplinowane, czy on będzie mógł sobie wziąć tego buntownika. Nie wiem. Zaprzyjaźnij się z Kowalik. Serio można? Zaprzyjaźnij się, no czemu nie? Dobra, idź ty kobieto jeszcze tutaj użyj. Gdzie jest w ogóle Abelard? Dlaczego ty nie podrapałeś sobie?
Tak, prowadzicie dyskusję, że Abelard powinno być przez T czy przez D. To jest nazwa własna mojego kota, że tak powiem. Dobra, już nie czaj się na te ofiary. A węża zostaw, zostaw. No bo nie zostawię. Chcę, żebyś miał jakiegoś fajniejszego węża. To znaczy ty. Gordon, dorastając, będzie chciał mieć węża w pokoju. I ja chcę, żeby spełnił to. Nie kłóć się z... Boże, nie powiem, z kim ja miałam mówić. Ze sprzątaczką. Tak, do miotły, jedna z drugą. Rachunki oczywiście nie działają. A on mi przyszłość. Przyszłość normalna. Na weekend pojedziemy, to zobaczy się. Dobra, ty idź dalej. Maluj, nie przeszkadzaj kobiecie w sprzątaniu. O, ty, koniec tych spotkań. Ile będziesz? Napraw to. Do domu. Więc u ciebie też oczywiście musi być syf. Jakby u ciebie syfu nie było, to bym się zdziwiła. Aha, to jak będziesz w domu, będziesz mógł sprzedać. No tak. Co ty... A, bo to masz dzisiaj zajęcie dodatkowe, sorry. Dobra, a ty poznałaś jeszcze kogoś tutaj, koleżankę jakoś? O, ty dużo dzieci tutaj poznałaś, uhu. Wiecie co, zrobimy mu takie wielkie przyjęcie urodzinowe. W czwartek akurat mu zrobimy. Dzisiejszy odcinek może być troszkę dłuższy. Zobaczymy, bo chciałabym właśnie... Gdzie? Już do komputera, od razu, w te biegi. Tak, śmieliście się, że słówko zaiwanie nabrało teraz nowego znaczenia. Wiesz co? Skoro ty to lubisz tak psuć, to zrób tutaj niezniszczalny. Chociaż zaraz. Nie. A, to te wróżki tylko mogą, bo one mogą magicznie ulepszać sobie. To jest fajne. Nie, czy czarownicy? Ja się nie pamiętam już. Mniejsza. Co? Przeszedł przemianę osobowości? Kto pozwolił? Rodzinne! Uwielbiam zimno! No, was pogrzało! Jeśli wkrótce zostanie przyje... Nie! Won do szpitala! Leczyć się! Na mózg! Jazda! Z ptakami później się zaprzyjaźnisz. Jazda mi się tutaj leczyć. No proszę ja was! No, jak? Gdzie? No dlaczego? No... dobra. Teraz, bo mnie pewne rzeczy interesuje. Nie, ona nie ma. Nie, myślałam, że jeszcze ma lampę. Masz 18. Ty masz 8. Dlaczego ty tu nie masz? Pokaż. No. Chociaż to zdyscyplinowane teraz właśnie nie wiem, czy on będzie mógł być buntownikiem, nie? Ale no, to się załatwi jakoś tam najwyżej. Albo jakąś inną psychiczną cechę mu się weźmie. No. Czekaj, pokaż. Może tobie bym kupiła, szybko się uczy, czy coś? By to się tobie przydało. Podzielna uwaga. To chyba nie. Jest, szybko się uczy. Jezu, wszystko, co teraz nie zrobię, to od razu będzie, że w przyszłości coś tam się, czy w przeszłości się zrobił. Tak, marudzę dzisiaj. Dobrze, i odbierzemy telefon. Zawsze mi wypominacie, że ja nie odbieram telefonu. Ale zobaczycie, że z jakąś durnotą dzwonią. No. Nie mówiłam, że z durnotą? Z durnotą, no. Przecież ona ma męża. No. Jeszcze po Simonie powiedziała, ja mam męża. Wróć do domu. Boże, dlaczego ty masz alergię? Wyszedł ze szpitala i dalej chory. No, jak w polskiej służbie zdrowia. Idź się szczepić. Co, już naprawiłeś? I oczywiście do tabletu. Gdzieś ty wylazł w ogóle. Pokaż, skończyłeś? Skończyłeś. Wiesz co, idź ty sobie może telewizji pooglądaj trochę, czy co? Bo jak nie patrzeć, to ten. To rozrywka masz słabą dość. Ty, jak skończysz, wróć do domu. Przestań kichać. Ty, czekaj. Ty sobie użyj, weź kąpiel. Tak, dobrze, że już to kończysz. No. Weź go sprzedaj. I coś zjedz.
Może być chlebek wiejski. Ty wracasz do domu, wracasz. To też musisz coś zjeść, bo jesteś głodny bardzo. Co ty robisz? Aha, ty śpisz. Boże kocie, że ty sobie sam tak dobrze radzisz. Ja się w ogóle nie zajmuję. O, i jeszcze jedna kwestia. Męczycie mnie o konie. Nie lubię koniny, że tak powiem. Wydatku ja nawet nigdy nie ogarniałam, jak zajmować się koniem w Simsa i nie chcę tego ogarniać. Naprawdę, to jest aspekt gry, który mnie kompletnie nie interesuje, nie? Tak samo jak w Minecraftie nie interesuje mnie praktycznie alchemia, tak samo tutaj mnie konie nie interesują. Ale zdradzę wam już sekret, że Gordon w przyszłości będzie miał psa. Już jak się wyprowadzi do innego miasta, to będzie miał psa, bo on będzie chciał się całkowicie odciąć od swojego dzieciństwa, więc w pewnym stopniu kobieta w coś ty się ubrała. Dobra, nie chcę wiedzieć. Więc tak jak tutaj na przykład ma teraz blond włosy, się przefarbuje. Tu ma kota, będzie miał psa. Tutaj na razie jest ułożony, potem będzie buntownikiem, nie? Jakie same skrajne przeciwności wszystkiego gdzieś ty polas. Zostaw rybki. Odrobiłeś te lekcje? Dobra, odrób te lekcje. Możesz iść spać. Dobra, śpi. Jak się wyśpi, ty sobie oglądasz, ty chyba już, no właśnie, wystarczy z ciebie. Co to łazi? Możesz tutaj podejść, ty skończysz, no to też z mężem trochę czasu byś spędziła. Dobra, dajcie sobie spokój z tą magią. Ty chcesz głaskać kota, dobrze, to za chwilę. Czekaj, zaraz tu twoja żona przyjdzie, no. Co możesz jej dać? Budzik, super. Dobra, nie dawaj jej nic. O gotowaniu trochę porozmawiajcie sobie. No oczywiście, że atrakcyjne, no jakby inaczej. Tak, z przechyłem jeszcze to dobrze wygląda przynajmniej. No i spełni jej pragnienia. I pójdziecie spać. Już śpisz, zostaw te rybki. No, dobranoc. Tylko śpicie jak ludzie do odpowiedniej pory. Zaraz ty masz dzisiaj do roboty? Masz. A, dalej będziesz to spotkanie, prawda? No, nie wiem, dlaczego zawsze ty masz na takim niskim poziomie. Pan magnat. Ty jeszcze 6000 masz. No to sobie wstaniesz, będziesz sobie malowała. Na razie tak duże. Jezu, jak te ptaszyska... Głośno skrzeczył tutaj poza domem. Dobra. Gordon, jak stanie, to też niech użyje sobie toalety. Oczywiście śniadanie, bo przed szkołą trzeba zjeść śniadanie. O, ty byś coś ugotowała jeszcze. Pokaż, podaj śniadanie. Jeszcze później będziesz musiała. O, placyk dyniowy może być też fajna sprawa. A ty jak staniesz, no głodny jesteś, powiedzmy. Sobie zjesz. Czego ty miarszysz przez syn kotku? Miau. Oj, się rozwaliłem. Kto wstał? A to już 6 rano? No dobra, ja nie ogarniam, jak widać. O, to wyniesiesz śmieci. Dobra. Nie, no do pracy tak, ale wyniesiesz później. A ty już wstałeś? Jeszcze nie. Ty jeszcze dosypiasz? Co byś chciał? Pudełko z zabawkami. Zaraz dorastasz, no. Nie zjadłeś śniadania. Ty nie umiesz jeździć na miotle. Tak, ty zrób ciasto. Prowadź spotkania, dobra. Muszę znowu go wyćwiczyć. Prowadź. No i 4 będzie z ciebie. Ty gotujesz, mam rozumieć. No, nawet się uda. Przypraw to troszkę. Super. Jaką ma jakość? Wspaniała. Dobra, to odłóż resztki. Zjedz sobie jeszcze naleśnika i możesz iść malować. Albo nie, wybierz się dzisiaj może na miasto, co? Gdzie ty byś się wybrała dzisiaj, kobieto?
A, odwiedź sobie może muzeum. Albo nie, ja bym chciała, żeby ona tak sobie wlazła i zwiedzała. O, może być zwiedzaj teatr. Zawsze będziesz miała jakieś urozmaicenie. Gdzie ty, kotku, jesteś? Nie muszę, ty... Aha, to sobie drapiesz, tak? Dobrze. Weź się tutaj może pobaw parę razy. Weź się poczaj. Jak ty tu. No, nawet ładnie. Aha, ten zarobił. Na spotkania oczywiście dalej leżą. Masz prowadzić i tyle. Zaraz, bo o tobie zapomniałam. Poznaj. Musisz znać duże dzieci, żeby tam urządzić przyjęcie. W ogóle dzieciaki mogą urządzać przyjęcia? Mogą. Fajnie, to zrobimy w czwartek. Elma. Pokażcie tą Elmę. Wiktoria. To jest Lej. A, ładna ta Elma nawet. Tak, a to przyszłościowca. Dobra. A ty co, skończyłaś, to wróci do domu? O, czego ty to kmiarcus? Weź, o, porozmawiaj z kotem. To ty już nie będziesz tutaj musiał, o, się bawić. No ty się ładnie piłeczką bawisz. Już przyszłaś, przyszłaś. Weź, wyłaź z tego domku, bo na ciebie czeka. No, weź go, nie wiem, możesz pochwalić za coś. Nie masz nawet za co. Dobra, to wyszczotkuj. Ty znowu masz zajęcia pozalekcyjne? Jezu, ile ty tych skautów masz? Chcesz go głaskać? Dobrze. Uczucia. Ładź. No. Dobra, idź weź sobie prysznic. Z której łazienki my jeszcze tu nie korzystaliśmy? Chyba z tej. Weź kąpiel. Idź na górę, coś namaluj. Się obijesz na razie troszkę w swojej robocie. Aha, ty masz jeszcze dwa. No, już jest lepiej. Dwa poziomy przynajmniej. To jest dziwne. Dobra. Ty jak skończysz wrócić oczywiście do domu. Też byś wziął prysznic. Nie wiem, może do kogoś z przyjaciół byś zadzwonił. Zadzwoń do tej Elmy. A, to była Elma? Tak. Pogawędka. A potem ja jeszcze odrabiał lekcję. Może być. Gdzie to i kiedy? Do środy. Możesz to zrobić od razu? Tak, no to tego. Zaraz. Nie, nie idź do domu, idź odbierz to swoje coś. W szkole. Nad czym ty myślisz? Jakie ty masz ładne widzianko skauta. Dobra. O, ty też mogłeś wziąć. Zaniedbałeś swojego przybranego syna. On ci tego nigdy nie wybaczy, wiesz? Ty wróciłeś do domu? No to świetnie. Idź byś nakarmił te swoje rybki. Tak, wyłów, nakarm, zajmij się. Uzupełnij. No, już zadowolony. No, Gordon też dostał odznakę. Ty co byś chciał? Ty chciałeś go głaskać tak de facto. O, wzmocnienie, pochwał, że jest schludny. Weź go jeszcze, że lubi przygody. I weź go pogłaskaj. Z Anastazją byś chciał porozmawiać? Dobrze. Nie masz prac domowych odrobionych. To odrabiaj. W ogóle z nią możesz sobie odrobić. To będzie jej spędzenie czasu i w ogóle. No. Nic z nim odrób. A ty w ogóle u siebie w pokoju powiesisz tu swoją odznakę. Może wisieć tu. Już? Odrabiacie gdzieś? Nie będzie śnieżków już dawno po zimie.
Ty oczywiście do komputera poszedłeś. Jest późno, idź sobie spać. Jutro masz wolne, tu musisz się wyspać. Będziesz naprawiał jakieś rzeczy w domu, ambitne. Skąd kasa? Aha, sama przyszła, dobra. Ty jesteś tu. Już, dobrze. To weź jeszcze z nią, nie wiem. Pogawędź. O, trochę pogadaj. Dobra, to teraz weź sobie jeszcze prysznic i coś zjedz. Właśnie, ona miała zrobić ten. Tutaj coś z piecyka. Weź, podaj obiad. No, może być pizza. Sobie nie widziałam jeszcze tutaj, jak wygląda pizza. Gdzie ta pizza? Super, że jesteś w złym nastroju, ale pizza gdzie się podziała? Dobra. Idź się wysikaj, będzie ci lepiej od razu. Użyj. Młody, ty jak zjedz, idź spać. Za 2 dni przyjęcie sobie zrobisz. No, rozumiem, że już ci lepiej. Gdzie jest pizza? No, super, mamy pizzę. Nie chcę wiedzieć, dlaczego ty ją rzucasz jak zwykle na podłogę, zamiast zanieść do domu, no ale twoja sprawa. Dobra, zjedz sobie i możesz iść sobie spać. Tak. Już śpisz, śpisz. No już pierwsza w nocy, to się nie dziwię. Nie wiem, dlaczego ona nie śpi. Tylko zanim ty pójdziesz spać, posprzątaj tutaj wszystko. No a to ubranie to co? No. Nie odprężę się, tylko idź spać. Tak, ty jutro idziesz po raz ostatni do szkoły i będą twoje urodziny. Yeah! Fajnie. Ktoś tu przylazł? Czegoś chciał? Spadaj, kobieto. A ten tak dalej tu siedzi, patrzcie. No, w końcu trafiłeś do łóżka. Do której ty śpisz? Do 6? Czekaj, co to byś dzisiaj porobił? Może toaleta? Aha, toaleta jest zrobiona. To może być zlew. O, nie skończyłaś. O, mógłbyś sąsiadów popodglądać. To zawsze jakaś opcja. No to byś skończyła obraz, no to do szkoły musisz iść. Jeszcze tych, troszkę byś popoznawał dzieci. Żeby imprezę zrobić. Jeju, te ptaki to wybić. Tyle hałasu robią, co wróble na wiosnę pod dachem. Nie ma tu jakiej tej? Weź pocztę. Tak, wiem, że Gordon ma prawie urodziny. Jutro przyjęcie zrobimy. Te wdechy, oddechy. Albo nie, zostawmy. Zobaczymy, co znowu mu się zmieni. Idzie do toalety. Użyj sobie. Zdążysz zjeść śniadanie? Masz spełnienie twoich marzeń. Pizza na śniadanie. A ty kończysz ten zlew, to kończ. Teraz będziemy patrzeć, jak on sąsiadów podgląda. Tak, obserwuj. Pamiętam, w dwójce było, że jak się podglądało sąsiadów, to potem przychodzili i kleli na nas. Dobra, Gordon, do szkoły. I weź, poznawaj. Ty się wyspałaś? Wyspałaś, tylko mogłabyś sobie prysznic, znaczy kąpiel wziąć, użyć. A to już jak będzie z tobą źle, to sobie zrobisz. Już 9, wow. Ty sportu byś się chciała nauczyć. A co, to by zimno? 4 stopnie na dworze, przecież to prawie lato. Jak na nasze polskie warunki. Co, ty lamę zobaczyłeś? Dobra, obserwuj gdzie indziej.
Co tam widać? Letisza. Pokaż ją. Coś ty tam zobaczył, cycki? Pokażcie tą nową. Która to to? Nie. Ta. No, też ciekawa. Żeby ci kosmici porowali, wiesz? Co robi kotek? Kotek śpi. Nie śpi. Nie będzie ją przeszkadzać, ten poznaje. Co ty dzisiaj, kobieto, malujesz? A, ten, lubię ten obraz. Dobra, weź go sprzedaj, jak skończysz. Masz jakaś kasa. Boże, ty się śmiejesz jak psychopata. Nie podglądaj mężczyzn, proszę ja ciebie. Dobra, ty sobie zjedz. Aha, tu jest. Naśniki, bo się zaraz pewnie zepsują. Kotku, dlaczego ty nie jesz? Też coś zjedz. Tak, wyczyść się. Ła, masz tytuł wzorowego ucznia, fajnie. Te pieniądze skąd? Pewnie za dzień wolny z roboty. W sumie to de facto ty dzisiaj nie będziesz musiał odrabiać lekcji. W ogóle... Jesteś w domu? Jesteś w domu. Nie zmieniły ci się cechy? Nie. Weź... Urządź przyjęcie. Będzie jutro o 12. 12 mówiłam. No. Będzie swobodny. To ma być urodzinowe. Swobodne. Teraz trzeba tych dzieci wszystkich powybierać. Już skąd ty tyle ludzi znasz? O, nawet tego znasz, Ufasa. Jezu, czy nagle wszystkie dzieci podrastały w okolicy? Tylko ja znaleźć nie mogę. Skąd ty znasz ducha? No przecież tylko trójki nie zaproszę, bo to za mało, o. Jest kolejna. No, są dzieci. Jeju, skąd ty tyle ufosu znasz? I to w ogóle rodzina! Wow. Kolejny? Dobra, chyba wszystkie dzieci zaprosiłeś. Mam taką nadzieję. Teraz jeszcze przejrzyjmy. No chyba, że jakieś nagle dorosło. O, jeszcze ta. No, to dobrze, że sprawdziłam. Jeszcze ktoś? Dobra, chyba wszystkie. Dobra. No, to jutro masz imprezkę. W nocy ja tutaj domek ci wydekoruję. Nie możesz mieć przez 3 dni, bo dorastasz. No. Dobra, weź sobie może prysznic. Może byś coś zjadł. Jest 16, to jeszcze masz czasu, że ho-ho. Wiem, co zrobisz. Popływasz sobie w basenie. Nikt w tym basenie nie pływa, poza natrętymi paparazzi. Ty co robisz? Ty dalej podglądasz? Chodź do domu, bo zamarzniesz. Pierdoło, jedna, już. No, weź sobie prysznic. Nawet z bąbelkami. Żeby ci było cieplej. Jeszcze już ci ciepło. Dobra. Co ty robisz? Ty kota? Turtolisz? Dobra. Turtol go. Weź go. Pochwal, że nie niszczę. I wymień. Dobrze. Co ty byś jeszcze porobiła, kobieto? Pranie zrób. O. To jest dopiero myśl. Zaraz. Tutaj nie mamy kosza na pranie. Rób pranie. Tak. To nie wyłączył telewizora. Co byś chciała? Wyjść do miasta. Przejdziesz na drugą stronę ulicy, masz miasto w sumie, tak de facto. Dlaczego mamy tylko jedną lampę tutaj? Dobra, pływaj sobie tutaj, gdzieś tam, coś tam. O, znowu ciebie... Co? Leczyć się z niestabilności, a znowu cię? Spostrzegawczy śpioch.
No teraz się zastanawiam, czy leczyć go, czy nie leczyć. Dobra, lecz się. Lecz się, bądź sobą. Chociaż no, z drugiej strony śpioch jest dobry, spostrzega... Dobra, nie lecz się. Nie lecz się. Niech ci tak zostanie. Dobra, idź... A dobra, popływaj jeszcze chwilę, póki ci nie jest zimno. Ty pranie robisz. Co ci się spełniło, że ty taki zadowolony? A, się zagrzałeś. Idź coś zjedz, no. Komputerem się nie najesz. Placek dyniowy i idź spać. W ogóle ty jutro z żoną wybędziecie sobie do spa. Zostaw kota. A dzieciarnia niech sobie sama robi imprezkę. Może domu nie rozniosą. Już? Wytygowałeś się? Tak, ogrzać się. Dobrze, to prosimy do spania. W takim razie... No już, idzie się ubrać, idzie. Może zamarz cię po drodze. Nie zamarz. No czemu nie? Spać. Dobra, śpicie wszyscy? Super. Dobra, to ja się zajmę wystrojem domu na przyjęcie. Dobra, i tak nastaje ranek. Dom jest już przygotowany na przyjęcie Gordona. Myślę, że wszystko się ładnie uda. Ci oczywiście już musieli powstawać z samego rańca. Głodne to. Dobra, to ty idź zjedz sobie śniadanie. Nie jesteś głodny? Zdziwiałbym się, jakbyś był głodny. Co ty byś zrobił w ogóle? Nie wiem, dobra. Chodź tutaj, pokaż, jak tu się tańczy. Tutaj jest... No, może być tańcz do muzyki. Czego taniec? A co, nie gra muzyka? A, jeszcze to miałam włączyć. Włącz. Zmień efekt. Jest tutaj losowy? Aha, dobra. Dobra, niech sobie tu działa. To jeszcze tu możesz... A tu gra muzyka. Wow, jak ogniem dało. Dobrze, to sobie zje. Ty możesz posprzątać przez ten czas, przysłużyć się do czegoś. A ty też głodny, ojoj. Dobra, to was stąd zabieram, gdzie tutaj jest spa. Ty sobie możesz tu urzędować. Chwila, bo spa będę oczywiście szukać ruski rok. Ono zapewne było gdzieś, no, bardzo blisko. Możesz tutaj pójść z kimś. Tatuaż, nie. Nie będzie tatuaż. Pakiety. Dobra, zrób sobie ten pakiet. A ty w sumie to ja nie wiem, co ty byś porobił. Żebyś nie przeszkadzał. Nie stać was na dwa takie pakiety. Gdzie ja cię bym wyprowadziła na ten czas? Na cmentarz. Nie, nie na cmentarz. Pójdziesz. Tu coś dają? O, właśnie, idzie do roboty. Żona wyda wszystkie pieniądze na siebie. O. Dobra, ty, synu, zostajesz. Ej, ale posprzątaj. Co, znowu ci się coś zmieniło? Nie. Takie mogły cechy zostać, bo są fajne. Dobra, użyj sobie. Weź to... Aha, ty sprzątnąć tego nie możesz. Dobrze, zrobię to za ciebie. Teraz jeszcze tu coś? Przecież gra tu muzyka, o co chodzi? To tu trzeba taką wieżę kupić normalną. Teraz zobaczymy. O, taka skałka będzie dobrze się tu prezentowała. Ej, no przed chwilą stała. O, dobra. Dodatkowo im więcej muzyki, tym lepiej. O, teraz idzie. Dobra, fajnie. Czy ty musisz nawet w swoją urodziny odrobić lekcje? Zachowuj się nerwowo. Tego to ja jeszcze nie widziałam. Aha, histeryzujesz po prostu. Dobra, zmień sobie strój. Na co dzień. Albo ten drugi weź. Zawsze w steterku tym ganiasz.
O, ale jesteś niemożliwy. Idź sobie potańcz. Będziesz miał zajęcie. Kto tam się dobija? No, tato przylazło, to wiadomo. No, tu jeszcze długo będziesz. No, do 15:30 to akurat na koniec przyjęcia sobie przyjdziesz. A dlaczego ty dorosłeś? No dobrze. Powitaj tu przyjaźnie. A ty znowu spopsuł tą ręką? No to też. No, siema, siema. Możesz, no, podaj jedzenie, niech będzie. Jakby to inaczej. Co ty, filmuchem jesteś? A jesteś, no tak. Wiesz co, to zmuchnij sobie od razu świeczki na samym początku, to oni się najedzą tortu i będą zadowolone. No, przyjdź mi tutaj. Aż dwoje dorosło. A ten oczywiście zamiast oglądać, to poszedł jeść. Sporo was tu. Nawet kot przyszedł. Albo kot chce iść spać. Dobra, bierzemy cechę. Jest buntownik. Nie, nie, nie. Muszę stwierdzić, że źle wyglądasz. Troszkę źle. Tak, weź sobie ciasto, możesz się objeść ciastem. W sumie to jak on ma teraz buntownika, to może iść się jeszcze leczyć. Może te nie będą. No, sprzeczne cechy. Nie. To. No to nawet nie jedz tam. Te niech sobie imprezują bez ciebie, dom niech ukradną wszystko. Zresztą nawet oni tortem zajęci, to nawet nie zauważył, że ciebie nie było. No nie, poszli sobie, tak? On już może iść na studia? Nastolatek. Kiedy możesz iść już na studia? Nie możesz. No możesz sobie zrobić test, jak wrócisz. Buntownika mi zabrało! No jak to tak? Ale te, maskotka, wypadł. No. Medycyna. Pomyślimy nad tym. Weź, znowu nas na rachunki nie stać. Ojciec, pracujesz jeszcze? No, to pracuj. Nas nie stać na rachunki. A, ale... Zaraz. Nie, on nie może jeszcze. Ona, rysuj komiks. Fajnie. Nie, on nie może jeszcze. Po prostu z tytułu dorastania. O, widzisz, tu jest dużo. Klub modelarski. A czemu nie? A niech idzie na klub modelarski. Będzie śmiesznie. Kto? Paparazzi, do widzenia. No niech. No dobra, niech sobie tutaj stoi tam. Co ty, znowu głodny? W ogóle posprzątaj ten syf, zanim rodzice wrócą. Tak, posprzątać mi tu wszystko. Posprzątaj. Dobra, troszkę ja ci pomogę. Tutaj weź jeszcze. To może zjeść w sumie. Może to twoje nawet. Się najadłeś? No, powracaliście już. Dobrze, weź może synowi złóż ten życzenia urodzinowe. O, ucz prowadzenia, widzisz. Dobra, zostaw kota. Weź posprzątaj.
Gdzie ty jesteś? Co, prowadzenie miotły? Dobra. To ten jak uczy prowadzenia, to ja przez ten czas posprzątam mieszkanie. Żeby, no, już po urodzinach to niech syfu nie będzie. A, w użyciu, zawsze wszystko w użyciu. Wyłącz. W ogóle o, też posprawię. A, jeszcze jedne baloniki. Coś dziwnego usłyszałam przed chwilą. A, jeszcze to zostało. Nie mogę tego łapką? Nie mogę łapką. Dobra, teraz chyba już wszystko. Anna. Znowu jabłek naczarowałaś. Ci sprzedam. Nie będziesz czarować. Dobra, weź sobie użyj. Będziecie prowadzić. Dobra, zaraz to pooglądamy. Ta niech jeszcze posprząta właśnie. Dobra, schowaj to. Jest 21, to możesz iść sobie w sumie już spać. Ewentualnie zacznij malować, bo poczekaj, aż twój mąż wróci z tym. A czy ty umiesz prowadzić samochód, skoro ty całe życie na miotle latasz? Co ty robisz? Dosiada miotły. Gdzie ty tej miotły dosiadasz? Okej. Okay. Wyglądasz, jakbyś do Hogwartu leciał. Dlaczego ty znowu głodny jesteś? Rozrywka ci nie idzie. Dlaczego cię tu tepło? No to przynajmniej... Dobrze, to nauczysz się jeszcze prowadzenia. Okej. Okay. Regeneruj się. A ty, panie, tak, widzę, że jesteś zmęczony, piątek. Oj, najwyżej jutro szkoły nie pójdziesz, będziesz buntownikiem, to nie musisz chodzić do szkoły. Znaczy musisz, ale no nie tak diametralnie. Tak, zjedz co? I kto się darwał znowu do lodówki? Nikt. Co ci przeszkadza przy lodówce? Jeszcze nikogo nie ma. Spróbuj później jeszcze raz. No nie kot na pewno. Ten zawsze ładnie śpi. Dobra, ty idź, słuchaj, spać. Ty też spać. Już piękny, młody, zdbany. Zostaw to. Tutaj... No dalej lodówkę takiego miał zajętą. Dobra, zjedz sobie... Nie wiem, co ci wziąłem, paluszki. Przynieś się najesz, no. I jazda spać. Dobra, i słuchajcie, to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Nasz Gordon dorósł. Będę musiała tylko mu naprawić i dodać cechę buntownika. Tak? I zmienię jego wygląd też. Będzie taki, że tak powiem, bardziej buntowniczy. Ciekawie. Wydaje mi się, że to, co wymyśliłam, ciekawie będzie wyglądało. No, zobaczymy. No. A na razie kończymy ten odcinek. Gordon właśnie teraz będzie taki bardziej zadziorny, że tak powiem, nie? I już powoli zacznie się właśnie... Boże, dlaczego ty masz króliki na nogach? I zacznie już przysparzać więcej kłopotów i Anastazji, i Dimitrowi. I no... I może zaczynać być ciekawie, co oni tam będą wymyślać. Gdzie ty, kocie, coś tu widział? Jeszcze się skłoczyłeś. Boże, wystarczy tego. Dobra, dzięki wam serdecznie za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Trzymajcie się, no i cześć.